mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty? Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. Mój Panie, obrońco, źródło mych natchnień i sił, niech cały świat, wszystko co jest, zawsze wielbi imię Twe. Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest. Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, gdy przemówi Stwórca ziem. Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, zawsze chcę kochać się przy Tobie. Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych w Kościele podczas Eucharystii, wszystkich tych, którzy oglądają nas przez środki społecznego przekazu, przez internet. Gromadzimy się w imię Pana Jezusa, żeby Go wychwalać, żeby dziękować Mu za ten mijający tydzień, za wszelkie dobro, które Bóg uczynił przez nas w życiu innych i za wszelkie dary, którymi nas obdarzył w czasie tego minionego tygodnia. Dzisiaj Pan Jezus szczególnie będzie prosił nas, byśmy troszczyli się jeden o drugiego. Mamy dzisiaj wielką radość, kolejną radość, mianowicie mamy chrzest podczas mszy świętej i teraz będzie dialog między rodzicami i ojcem proboszczem. No kochani, pięknie, witamy serdecznie. Karolka przede wszystkim, ale to zresztą zapytam się najpierw rodziców. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Karol. Karol, zgadłem, popatrzcie się. O co prosicie Kościół Boży dla Karola? O chrzest. O chrzest. Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy chrzestni? No mamy tak, chrzestnego, a chrzestna jest w Polsce. Agata Dominika, myślę, że nas ogląda. A i Proxy zastępuje ją, także cieszymy się. Wy drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? No to dobrze. Karolu, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. A my mówimy chwała na wysokości. Chwała na wysokości. Może najpierw, a tak, rzeczywiście, opuszczamy pokutę. Chwała na wysokości Bogu. No, mamusia i tatuś. Chwalimy cię. Błogosławimy cię. Wywimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Zmiłuj się nad nami,
albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc ust mych napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeżeli do wstępnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić do jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialność za jego śmierć obarczy ciebie. Jeżeli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem, śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie i uwielbiajmy Go, padając na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie stwardnieją wasze serca jak Meriba, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazanie nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnianiem prawa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą. Nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzyma od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia słowa w sposób szczególny podkreśla znaczenie wspólnoty. Znaczenie tego, że nasza wiara, wiara wspólnoty jest wspólnym dobrem. Jesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego przed Panem Bogiem. Jesteśmy jako ci pielgrzymi, którzy idą tą samą drogą do Królestwa Niebieskiego. Dlatego zawsze powinniśmy być zatroskani o dobro drugiego człowieka, tych naszych najbliższych, ale również tych, których spotykamy, którzy są obok nas. I Pan Jezus dzisiaj zachęca nas do właśnie takiej postawy, postawy szczerego serca, żeby w relacjach z innymi być szczerym, być uczciwym i zatroskanym o ich dobro. To znaczy, jeśli widzisz zło, to idź i powiedz temu, który to zło popełnia, właśnie z miłości do niego, z miłości, o której mówi święty Paweł, że nie powinniśmy być dłużni nic, tylko miłość innym. To zatroskanie jest bardzo ważne, jest czymś, co buduje naszą wspólnotę, buduje wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, zrób sobie taki rachunek sumienia i zastanów się nad swoim postępowaniem. Czy w tym, co robię, być może zbytnio patrzę na siebie, być może zbytnio jestem przywiązany do swojego zdania, do tego, jak ja widzę, jaka jest moja percepcja innych, po to, żeby otworzyć się na Bożą łaskę, po to, żeby być współpracownikiem Jezusa Chrystusa w zbawieniu świata. A takimi właśnie współpracownikami będziemy, jeżeli będziemy zatroskani o drugiego człowieka, a nie tak jak w Księdze Rodzaju słyszymy tą historię o Abelu i Kainie, że Kain zapytany o swojego brata, gdzie jest, mówi: czy ja jestem stróżem mojego brata, co mnie obchodzi mój brat? To właśnie nasza postawa ma być przeciwna tej Kainowej. Nasze serca mają być gorliwe, zaangażowane w dobro innych. Mniej myśleć o sobie, a więcej o dobru drugiego człowieka. I tego dzisiaj Pan Jezus nas uczy, ale również zapewnia nas o tym, że jeżeli tak będziemy postępować, On zawsze będzie przy nas i On zawsze będzie nas umacniał. I w ostatnich zdaniach Ewangelii Pan Jezus jeszcze akcentuje drugą bardzo ważną sprawę, że jeżeli wspólnota jest słaba, to znaczy
jeżeli wspólnota czasami się różni, czasami członkowie wspólnoty, każdy patrzy w swoją stronę, to takim narzędziem, które jednoczy nas, jest modlitwa. Modlitwa. Pan Jezus to dzisiaj nam mówi, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię moje. Tam ja jestem pośród nich, a my jesteśmy zgromadzeni w imię Chrystusa. Jesteśmy świadomi, że Chrystus jest pośród nas. W tym dialogu na początku mszy świętej o tym Pan Bóg nas zapewnia i wyznajemy Jego obecność tutaj, żywą i prawdziwą. Kiedy kapłan zwraca się, Pan z wami, to znaczy Pan jest pośród was, a lud wierny odpowiada i z duchem twoim, i ty jesteś znakiem obecności również. Celebrans, który sprawuje Eucharystię, a w sposób szczególny za parę chwil zobaczymy prawdziwego, żywego Chrystusa na ołtarzu. On jest pośród nas i On umacnia naszą wspólnotę, ale wymaga od nas dzisiaj zaangażowania, abyśmy byli gorliwi w zbawieniu innych, pomagali innym bardziej, mieli na myśli dobro innych niż własne. Kochani, serdecznie prosimy kapelana Podhala, no podejście również ojca Władysława. Grzegorz przewodniczy właściwie, tak. I pytania. Najpierw pytania były, teraz pomodlimy się modlitwą powszechną, dodając do niej również nasze mszalne modlitwy. Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do niego: Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła Świętego. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastało w łasce i świętości. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Modlimy się w intencji dziękczynnej za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Matki Najświętszej. To jedna intencja. No i w intencji rodzin Urbasiów, Toporów, ale szczególnie małego Karola Urbasia dzisiaj. Ciebie prosimy, Chryste, wysłuchaj nas. Święta Maryjo, Matko Boża, święty Janie Chrzcicielu, święty Józefie, święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci i święte Boże, no święty Karolu oczywiście też, módl się za nami. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Cię broni moc Chrystusa, Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. I kapłan kładzie rękę na głowie dziecka. Kazania głosi tutaj. Tak? Dobrze. Gadatliwy jest, nie wiem, czy słyszycie, ale... Dobrze, módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i Ducha Świętego.
przez tajemnicę tej poświęconej wody, racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze Karolowi, którego w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dziecko, przez sakrament chrztu od miłującego Boga, otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu, wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. I wszyscy zebrani odnawiamy również nasze przyrzeczenia chrzcielne. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? A teraz, czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. No, dajcie tego Karola tutaj, będziemy chrzcić. Bo się już dopomina, słychać go tam, mówi, chrzcijcie mnie, chrzcijcie chyba. Podejdźcie bliżej ładnie. No pięknie, teraz czy chcecie, aby Karol otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? No to dobrze. Karolu, gotowy? Karolu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Twardy, nie płacze, patrzcie. A zimna woda. Pięknie. Ojejku. Chwałę Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. Namaszczenie na szczycie głowy. Teraz nakładamy białą szatę. Karolu, stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Chrzestnych zapraszamy, żeby zapalili świece od paschału. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jako dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Amen. Karolu i wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Kochani, odwróćcie się teraz tutaj na schodek, wszyscy, z dzieciątkiem rodzice chrzestni z boku. Kapłani podejdą do zdjęcia od razu, a my przywitajmy nowego parafianina. No pięknie. Kochani, i usiądźmy, przygotowujemy dary. Już była. Już powiedziałem też. Też. Już
Można zgasić świecę, można. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu. Aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonym Karolu, który dzisiaj przez chrzest został włączony do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szedł za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, świętym Eugeniuszem, świętym Karolem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia duchowa. O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam. Nie daj mi
nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. Ciało Chrystusa. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i najświętszym sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Kochani, kilka słów ogłoszeń, serdeczne gratulacje dla rodziny.
małego Karolka, zaoszczenie, no, szefowa Podhalan, także to też się tutaj jakoś wpisuje w naszą parafię, że Karola chrzczą w stulecie urodzin Jana Pawła II, także pięknie, gratulujemy również. I kochani, pamiętajmy, chciałbym wam wyjaśnić tylko, że no, te nasze procedury są narzucone, to prawda, ale nieprzestrzeganie tych procedur może nam sprawić kłopot. Dlatego też no, zapewniam was, zapisy na mszę świętą, my mamy obowiązek każdą osobę mieć zapisaną, w razie gdyby był jakieś zarażenie wirusem, to oni muszą do wszystkich dotrzeć. Inaczej to mnie jako proboszcza, czyli parafię, czeka duża kara. Po 2 tygodniach my trzymamy te listy i po 2 tygodniach szredujemy wszystkie te listy z tymi telefonami, co tam są zapisane. I także no, to jest taki obowiązek, który na nas nałożono i przez biskupa, dlatego też musimy być posłuszni. Jeżeli no, nie będziecie chcieli wspierać tego, no, to możecie wprawić w problem proboszcza i parafię. Dlatego bardzo was proszę o to, żeby no, jednak być uległymi tym procedurom, bo nie mamy w tej chwili innego wyjścia. Możemy tylko narobić sobie problemu i parafii. No powoli wrzesień się już zaczął, szkoły się pozaczynały, dzieci chodzą do szkoły. My powoli będziemy przygotowywać się do odpustu parafialnego. Wiemy, że nie można mieć w tej chwili obiadów, nie będzie tego obiadu parafialnego. 4 października będziemy obchodzić nasz odpust parafialny. Ksiądz Andrzej Bogdanowicz będzie głównym homiletą tego odpustu o godzinie 9, 10.30 i 12.15. A po południu, skoro to jest odpust parafialny, pojedziemy na cmentarz również i zrobimy nasze modlitwy na cmentarzu, które zwykle są w okolicy 1 listopada, ale wiemy, że tutaj ze względu na pogodę to jest później uciążliwe. Dlatego w to święto parafialne pomodlimy się za naszych parafian, którzy już odeszli i o godzinie 15 po południu będziemy te modlitwy tam na cmentarzu Holy Cross mieli. Parafia Matki Bożej Królowej Polski ma te modlitwy na cmentarzu świętego Antoniego, jak się nie mylę, i oni będą mieli te modlitwy 20 września, 2 tygodnie przed nami. Niech Pan Bóg błogosławi, strzeże, prowadzi. My w środę mamy spotkanie z biskupem, będzie nam dawał nowe wytyczne, zobaczymy co nam powie, no bo biskup jest głową diecezji, my mamy być mu posłuszni, kapłani, a wierni mają być posłuszni kapłanom i biskupowi, także mam nadzieję, że jakoś tutaj przeżyjemy tą tak zwaną pandemię, czy jak tam to zwą. Niech Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ojcu Władysławowi dziękujemy za dołączenie się również i uszczycenie naszej uroczystości. Pomódlmy się może o ustanie tej epidemii pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.